Mateusza 27, od 62 wiersza. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli i nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jesus lebt. Jezus żyje. Ich weiß nicht, ob ihr euch über diese Aussage freut. Nie wiem, czy cieszycie się z tej wypowiedzi. Sie ist vielleicht selbstverständlich für unser Herz. Prawdopodobnie jest ona samo przez się zrozumiała dla naszego serca. Aber wir wollen immer wieder neu uns daran erinnern. Ale chcielibyśmy ciągle na nowo sobie to przypominać. Und man könnte sofort eine Frage stellen. I można by natychmiast postawić pytanie: ist der Jesus im Himmel oder ist der Jesus auf der Erde? Czy Pan Jezus jest w niebie, czy może na ziemi? Nach Matthäus ist der Jesus nicht in den Himmel zurückgefahren. Według Mateusza Pan Jezus nie wstąpił z powrotem do nieba. Es ist schön, dass wir vier Evangelien haben. I pięknym jest to, że mamy cztery Ewangelie. Und wir können sie auch vergleichen oder nebeneinander stellen. Możemy te Ewangelie porównywać, czy też zestawiać ze sobą. Aber hier ist es heute Abend eher der Gedanke, uns mit Matthäus zu beschäftigen. Ale dzisiaj mamy myśl, by zająć się Ewangelią Mateusza. Und die Botschaft von Matthäus an die Jünger ist: i to poselstwo Mateusza do uczniów brzmi: und das ist das Ziel für heute Abend, der letzte Vers dieses Kapitels. I to jest też celem dzisiejszego wieczoru, ostatni wiersz, który przeczytaliśmy. Das ist auch heute wahr, am 3. März 2023. I to samo jest obowiązującym dzisiaj, 3 marca 2023. Der Jesus ist bei uns. Pan Jezus jest przy nas, jest z nami. Eine wunderbare Tatsache, die uns hilft im Glaubensleben. To jest cudowna rzecz, która pomaga nam w naszym życiu wiary. Warum berichtet gerade Matthäus, der Augenzeuge der Himmelfahrt war, nicht von der
Himmelfahrt des Herrn Jesus. Dlaczego Mateusz, który przecież był świadkiem naocznym w niebo wstąpienia Pana Jezusa, o tym nie pisze? Die Menschen, die die Bibel kritisieren, die Bibelkritiker, ludzie, którzy krytykują Biblię, nehmen es zum Anlass, um einen Beweis zu liefern, biorą ten fakt jako dowód, aber wir können erkennen, dass gerade dass Matthäus es nicht schreibt, ein Beweis der Inspiration ist. Ale dla nas to, że akurat Mateusz o tym nie pisze, jest dla nas dowodem na inspirację Słowa Bożego. Weil Matthäus ein Thema von Gott bekommen hat. Mateusz otrzymał od Boga pewien temat. Und dieses Thema passt nicht mit der Himmelfahrt zusammen. I ten temat, że, jeśli to tak określimy, nie pasuje do wniebowstąpienia Pana Jezusa. Aber Matthäus kennt sie natürlich. Oczywiście, Mateusz jest świadomy, że to wniebowstąpienie miało miejsce. Wir nehmen nur mal Matthäus 26. Otwórzmy tylko Mateusza 26. Und da schreibt Matthäus über das, was der Jesus gesagt hat. I Mateusz pisze o tym, co Pan Jezus powiedział. In vers 64. 64 wiersz. Rzecze mu Jezus, tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Jemand kann nur aus dem Himmel kommen, wenn er vorher in den Himmel zurückgegangen ist. Ktoś może przyjść z nieba tylko wtedy, jeśli tam się znalazł, jeśli tam wstąpił. Und so gibt es mehrere Hinweise im Matthäus-Evangelium, dass das absolut klar ist. I jest więcej takich wskazówek w Ewangelii Mateusza, które pokazują nam to absolutnie jasno. Aber Matthäus möchte zeigen, wie es jetzt vom Gesetz, von der Zeit des Gesetzes, einen Wechsel gibt. Ale Mateusz chce pokazać, jak to wygląda, jak nastąpiła ta zmiana od czasów zakonu do teraz. Wir werden das jetzt gleich sehen. I za chwilę to zobaczymy. Es ist sehr traurig, deswegen haben wir die Verse 62 bis 65 auch noch aus dem letzten Kapitel gelesen. To jest smutna rzecz i też przeczytaliśmy te wiersze 62 do 66 z poprzedniego rozdziału. Der Jesus hatte mit den Jüngern oft gesprochen, dass er sterben würde und auferstehen würde. Pan Jezus często rozmawiał z uczniami i mówił im, że umrze i zmartwychwstanie. Fünfmal hat der Jesus im Matthäus-Evangelium seine Leiden und sein Sterben angekündigt. Pięciokrotnie Pan Jezus zapowiedział swoje cierpienia i zmartwychwstanie w Ewangelii Mateusza. Und wer erinnert sich an diese Aussage? I kto sobie przypomina tą wypowiedź? Die Verführer. Zwodziciele. Nicht die Jünger. Nie uczniowie. Und das ist schon auch eine Sprache an uns. Albo może nie zwodziciele, tylko ci przywódcy też, oni właśnie, a nie uczniowie. To też jest, to przemawia do nas. Vielleicht haben wir auch schon einmal erlebt, dass uns ein Ungläubiger auf eine Bibelstelle hingewiesen hat. Może zdarzyło nam się, że jakiś niewierzący wskazał nam jakieś miejsce z Biblii. Eigentlich sollten wir die Stelle kennen. A w zasadzie powinno być odwrotnie. To my powinniśmy znać to miejsce i my je powinniśmy wskazać. Und das spricht doch sehr zu unseren Herzen. I to przemawia albo dotyka naszych serc. Andererseits zeigen die Verführer, z drugiej strony ci zwodziciele, durch ihr Handeln, pokazują przez swoje czyny, dass sie dadurch die Auferstehung des Herrn Jesus umso besser dokumentieren. Że właśnie przez to tym lepiej, tym dokładniej dokumentują zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wenn dort keine Wachen gewesen wären und so weiter, wenn das alles nicht vorbereitet gewesen wäre, gdyby tych straży tam nie było, gdyby się nie przygotowali do tego tak dokładnie, hätte man sagen können, es ist irgendwie etwas passiert. Można by wtedy tym bardziej snuć domysły, coś się stało. Aber hier wird es jetzt sozusagen viel besser bewiesen als ohne dieses. Ale przez to właśnie jest to jeszcze lepiej udokumentowane, niż jak gdyby tych straży przez nich wysłanych tam nie było. Das 28. Kapitel beginnt jetzt mit aber nach dem Sabbat.
I 28 rozdział rozpoczyna się słowami a po sabacie. Das ist nicht nur eine Zeitangabe. To nie tylko jest podanie czasu, sondern passt zum Thema von Matthäus. Ale to też pasuje do tematu Mateusza. Der Wechsel. Ta zmiana. Sabbat ist Geschichte. Sabbat to historia w tej chwili. In Römer 10, Vers 4 heißt es, Christus ist des Gesetzes Ende. W Rzymian 10:4 jest zapisane, Chrystus jest końcem zakonu. Und das wollen wir als erstes auch für uns Christen mitnehmen. I to też chciejmy przyjąć jako chrześcijanie. Weil es in der Christenheit sehr verbreitet ist, ponieważ w chrześcijaństwie jest bardzo rozpowszechnione, dass Christen auch das Gesetz halten sollen, że chrześcijanie mają przestrzegać zakonu, dass Christen auch den Sabbat halten sollen, że chrześcijanie mają przestrzegać sabbatu. Und die einfache Aussage ist, nein, das stimmt nicht. A prostą odpowiedzią jest, nie, to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Unter Gesetz muss man erst arbeiten und kann dann ruhen. Pod zakonem najpierw trzeba pracować i dopiero potem po tej pracy można odpocząć. Aber für den Christen beginnt die Woche im Heiligtum am ersten Tag der Woche. Ale dla chrześcijanina tydzień rozpoczyna się od dnia spędzonego w świątyni, czyli w miejscu świętym. Und die Motivation im Dienst für den Herrn. A motywacją w służbie dla Pana bekommen wir durch die empfangene Gnade. Tą motywację otrzymujemy przez łaskę, którą otrzymaliśmy. Und das ist sehr wichtig für unsere Aufgabe, für unseren Dienst, für den Herrn. I to jest bardzo ważne dla naszego zadania w tej naszej służbie dla Pana. Nicht tun, um etwas zu bekommen. Nie czynić, by coś otrzymać. Sondern hinausgehen, weil wir eine wunderbare Gnade empfangen haben. Ale wychodzić naprzeciw, ponieważ otrzymaliśmy, albo jesteśmy uczestnikami cudownej łaski. Dann sehen wir in allen vier Evangelien. Następnie we wszystkich czterech Ewangeliach widzimy, dass von der Auferstehung selber nichts geschrieben wird. Że o samym fakcie zmartwychwstania albo nie jest nic opisane. Es wird nur immer die Tatsache berichtet, der Jesus ist auferstanden. Jest mowa tylko o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Ten fakt jest przedstawiony. Aber wie es geschehen ist, wir können es nicht, es wird nicht beschrieben. Ale w jaki sposób to się dokonało, tego opisu nie mamy. Musste für die Auferstehung der Stein weggewälzt werden. Czy dla zmartwychwstania ten kamień musiał zostać odwalony? Aby zmartwychwstanie się mogło dokonać, czy musiał być kamień odwalony? Nein. Nie. Der Stein wurde nur weggewälzt, damit wir hineinschauen können. Kamień został odwalony tylko po to, abyśmy mogli zajrzeć do środka. Dass das Grab leer ist. I zobaczyć, że grób jest pusty. Wenn der Herr schenkt, werden wir morgen in Johannes 20 einen Blick in das Grab tun. Jeśli Pan pozwoli, to jutro w Ewangelii Jana 20 rozdział będziemy mogli spojrzeć właśnie w grób. Aber hier wird uns jetzt beschrieben, ale tutaj mamy opis, dass ein Engel kam, że przyszedł anioł und den Stein wegwälzt. I odsunął, odwalił ten kamień und sich darauf setzt. I siadł na nim. Und das ist eine, ich sage mal, göttliche Demonstration. I to jest Boża czy boska demonstracja. Den Stein hatten die Wächter, die Soldaten zur Sicherung dahin gemacht. Bo ten kamień żołnierze przy zamknęli nim wejście do grobowca jako taka pieczęć, żeby jako zabezpieczenie. Und jetzt sitzt, ist der Stein weg. A teraz ten kamień jest odwalony. Und auf dem Stein ein Engel des Herrn. I na tym kamieniu siedzi anioł pański. Das ist
eine pure Niederlage für den Feind. I to jest klęska nieprzyjaciela. Habt ihr schon mal einen Engel gesehen? Czy ktoś z was widział już anioła? Ein Engel kann an einem Tag 185.000 Leute töten. Jeden anioł potrafił w ciągu jednego dnia zabić 158 tysięcy ludzi. Wir können uns also gut vorstellen. 185.000 ludzi. Das war bei irgendwo in Chronika oder so. W Księdze Kronik mamy opis tego. Das, wir können uns sehr gut vorstellen, dass die Wächter sich gefürchtet haben. Możemy sobie to wyobrazić, że ci słudzy bali się. Aber diese Szenerie ist so geschrieben, ale ta sceneria jest w taki sposób opisana, dass wir auch einen Hinweis haben auf die Zukunft, wenn der Jesus wieder auf die Erde kommt. Że mamy wskazówkę na przyszłość, gdy Pan Jezus przyjdzie znowu. Wie sah der Engel aus? Jak wyglądał anioł? Wie ein Blitz. Jak błysk. Gibt's im Matthäus-Evangelium noch mal einen Blitz? Czy jest w Ewangelii Mateusza jeszcze jeden opis takiego błysku? Warum sage ich das so, damit wir die Harmonie eines Evangelisten auch betrachten? Dlaczego o tym mówię? Po to, abyśmy mogli też rozważyć tą harmonię tego ewangelisty, czy danego ewangelisty. Der Jesus hatte in Kapitel 24 gesagt, w 24 rozdziale Pan Jezus powiedział, Vers 27, 27 wiersz, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Also, ich sage nicht, dieses, was hier geschieht, ist das Gleiche, aber es ist so geschrieben, dass es hindeutet auf die Zukunft. I nie mówię teraz, że to jest to samo, ale wskazuje nam to na przyszłość, jest to ta wskazówka na przyszłość. Was wird noch beschrieben, wie der Engel aussah? Co jest jeszcze? Jaki mamy jeszcze opis? Jak wyglądał ten anioł? Sein Gewand weiß wie Schnee. Jego szata biała jak śnieg. Gibt's das noch im Matthäus-Evangelium? Czy jest coś takiego jeszcze w Ewangelii Mateusza? Ja, auf dem Berg der Verwandlung. Na Górze Przemienienia mamy opis. Kapitel 17. 17 rozdział. Seine Kleider, Vers 2 am Ende, aber wurden weiß wie das Licht. Drugi rozdział pod koniec, a szaty jego stały się białe jak światło. Und wer schon mal im Schnee gewesen ist, a jeśli ktoś miał do czynienia ze śniegiem, und dann scheint die Sonne, i gdy zaświeci słońce, dann kann man kaum in den Schnee blicken. To te promienie tak się odbijają, że nie jesteśmy w stanie patrzeć na śnieg. Das heißt, wir haben hier eine Szene, die wirklich völlig überraschend für die Menschen gewesen ist. A więc jest to scena, która jest całkowicie zaskakująca dla ludzi. Und wir können sehr gut verstehen, dass die Wächter fühlt sich fürchten. I chyba bardzo dobrze to rozumiemy, że ci strażnicy bardzo się bali. Wir können einmal ein paar Verse aus Psalm 48 lesen. Możemy przeczytać kilka wierszy z Psalmu 48. Vers 5 bis 7. Psalm 48 od 5 do 7 wiersza. Bo to królowie zgromadzili się, wyruszyli razem, lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli, ogarnęło ich tam drżenie, ból taki jak kobietę rodzącą. Wir müssen uns vorstellen, Jerusalem war am Freitag, also noch nicht mal zwei Tage vorbei. Musimy sobie to wyobrazić. Jerozolima w piątek, a więc minęły niecałe dwa dni. Voll gewesen von Hass gegen den Messias. I wtedy w piątek była Jerozolima pełna nienawiści dla Mesjasza. Und jetzt solch eine Demonstration Gottes über den Sieger von Golgatha. A teraz mamy taką demonstrację, można by to powiedzieć, ze strony Bożej, demonstrację tego zwycięzcy z Golgoty. Aber jetzt ist interessant. I teraz zaczyna się ciekawie. Zu wem spricht der Engel? Do kogo mówi ten anioł?
Die Wächter fürchteten sich. Ci strażnicy boją się. Aber der Engel spricht zu den Frauen. Ale anioł mówi do tych kobiet. Übrigens müssen wir uns als Brüder ein wenig schämen. Poza tym, my jako bracia musimy się zawstydzić. Wer war am Kreuz? Kto był przy krzyżu? Wer war am Grab? Kto był przy grobie? O, kobiety. Und das zeigt sehr an. I to bardzo pokazuje, czy pokazuje, dass die Zuneigung zum Herrn Jesus, że ta skłonność do Pana Jezusa, entscheidend dafür ist, jest decydująca, geistliches Verständnis zu bekommen. Decydująca o tym, by otrzymać duchowe zrozumienie. Männer sind ja sehr faktenorientiert. Mężczyźni z charakteru są zorientowani na fakty. Vier Punkte. Cztery punkty. Wenn wir ein Auto kaufen, ja. Jak kupujemy na przykład samochód. Motor. Silnik taki musi być. Stimmt alles. Jak jest odpowiedni. Aber die Frau sagt. Ale kobieta. Die Farbe gefällt mir nicht. Mówi. Nie podoba mi się kolor. Warum? Dlaczego? Ihre Motivation ist die Zuneigung. Jej motywacją jest ta skłonność. Und nicht die Fakten. A nie fakty. Es geht jetzt nicht um ein Autokauf. I teraz nie, oczywiście, nie mówimy teraz o zakupie samochodu. Es geht jetzt um etwas viel, viel Größeres. Mówimy o czymś o wiele, wiele, wiele większym. Wie ist dein Herz dem Herrn zugeneigt? W jaki sposób twoje serce skłania się do Pana? Das ist die Entscheidung dafür, to jest decydujący, ob wir geistliches Verständnis in Bezug auf Dinge für den Herrn bekommen. Czy otrzymamy duchowe zrozumienie dla rzeczy pańskich? Wie kann man den Willen des Herrn erkennen? Ist auch deine Frage. W jaki sposób można rozpoznać wolę pańską? To jest często zadawane pytanie. Das steht nicht in der Bibel, habe ich noch nie gesehen. Da brauchen wir das auch nicht machen. I odpowiedzi na to nie ma nigdzie w Biblii zapisanej. Nigdy. I też nie musimy tej odpowiedzi szukać, czy jest zapisana w Biblii. Meine Frau schreibt auch nicht alles schriftlich aus, was sie von mir verlangt. Moja żona też nie pisze mi listy wszystkiego, czego ode mnie by oczekiwała. Und ich sage auch nicht, tut mir leid, das steht nicht auf dem Zettel, deswegen mache ich es nicht. I ja też jej nie mówię, przykro mi, nie napisałaś mi tego, więc nie uczynię tego. Aber wenn wir Zuneigung haben, ale jeśli mamy tą skłonność, werden wir automatisch erkennen, was der Wille des Herrn ist. Jeśli mamy to wewnętrzne zrozumienie, to automatycznie zrozumiemy, jaka jest wola Pańska. Natürlich ist es wichtig, die Bibel zu kennen. Oczywiście, bardzo ważnym jest znać Biblię. Und dadurch werden wir Nahrung bekommen. I przez to otrzymujemy pokarm. Dadurch werden wir auch erkennen, was Gottes Wille ist, ja. Przez to też rozpoznajemy, jaka jest wola Boża. Aber um es zu tun, ale aby to czynić, um Kraft zu haben, aby mieć siłę, brauchen wir Zuneigung. Potrzebujemy tego i wewnętrznej skłonności. Und das machen die Frauen sehr deutlich. I właśnie to można zaobserwować dokładnie u tych kobiet. Er sagt zu ihnen, fürchtet ihr euch nicht. I mówi do nich, nie bójcie się. Die Wächter sollten sich ruhig fürchten. Ci strażnicy niech się boją. Aber nicht der Gläubige. Ale wierzący absolutnie nie. Und der Engel wusste, wen sie suchen. I anioł wie doskonale, kogo szukają. Aber was hättet ihr geschrieben, wenn ihr Matthäus gewesen wäret? Ale co zapisalibyście, gdybyście byli Mateuszami i pisali Ewangelię? Also ich hätte geschrieben, może tak, ja zapisałbym, ich weiß, dass ihr Jesus den Auferstandenen sucht. Wiem, że szukacie Jezusa zmartwychwstałego. Oder? Albo? Das ist doch die Botschaft, Jesus lebt.
To jest właśnie tym poselstwem: Jezus żyje. Ja, aber in Ewigkeit werden wir uns an was erinnern? Tak, ale w wieczności co będziemy sobie przypominali? Er ist gekreuzigt worden. Że był ukrzyżowany. Und zwar für wen? A za kogo? Für mich. Za mnie. Die Erinnerung an Golgatha, to wspomnienie na Golgotę, wird in Ewigkeit frisch bleiben. Będzie świeżym przez całą wieczność. Es heißt in Offenbarung 5, w Objawieniu 5 jest napisane, ein Lamm wie geschlachtet. Baranek jakoby zabity. Und wir könnten eigentlich fast besser übersetzen. A nawet lepiej moglibyśmy to przetłumaczyć. Ein Lamm wie soeben, gerade jetzt geschlachtet. Baranek, który właśnie teraz został zabity. Wir wollen niemals vergessen. Nigdy nie zapominajmy. Und es soll auch immer frisch bleiben. I niech to będzie ciągle świeże. Für mich ist der Jesus ans Kreuz gegangen. Za mnie Pan Jezus poszedł na krzyż. Ich hoffe, dass alle, die heute Abend hier sind, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy w tej sali, dass für sich sagen können, der Jesus ist für mich gestorben. Mogą to powiedzieć: Pan Jezus zmarł za mnie. Wir alle sind Sünder und brauchen den Heiland. Każdy jest grzesznikiem i każdy potrzebuje Zbawiciela. Und so ist heute noch ein Tag der Gnade, wo Menschen noch zu meinem Jesus kommen können. I dziś jest jeszcze ten dzień łaski, gdzie ludzie mogą przychodzić do Pana Jezusa. Also etwas ganz Besonderes hier in diesem Kapitel der Auferstehung. A więc coś szczególnego w tym rozdziale mówiącym o zmartwychwstaniu. Steht Jesus der Gekreuzigte. Że jest tu zapisane: Jezus ukrzyżowany. Jetzt in Vers 6 spricht er von der Auferstehung. I teraz w szóstym wierszu mówi o zmartwychwstaniu. Er zeigt ihnen das Grab. Pokazuje im grób. Und in Vers 7 gibt er einen Auftrag. I w siódmym wierszu daje im zadanie. Geht und sagt den Jüngern. Idźcie i powiedzcie uczniom. Er ist auferstanden. Zmartwychwstał. Und sie sollen alle nach Galiläa gehen. Wszyscy mają iść do Galilei. Und sie werden ihn dort sehen. I tam go zobaczą. Komisch. Śmieszne. Warum nicht in Jerusalem? Dlaczego nie w Jerozolimie? In Johannes 20. W Jana 20. Erscheint der Jesus. Pan Jezus objawia się. Auf dem Obersaal. W tej górnej sali. Und wo ist der Obersaal? A gdzie jest górna sala? In Jerusalem. W Jerozolimie. Nein, hier ist er nicht. Nie, tutaj nie. Warum schreibt Matthäus das? Dlaczego Mateusz to pisze? Weil ein Wechsel eintritt. Ponieważ mamy zmianę. Sabbat ist Geschichte. Sabbat jest historią. Jerusalem ist Geschichte. Jerozolima też jest historią. Warst du schon in Jerusalem? Czy był ktoś z was w Jerozolimie? Also wer schon einmal da war, ist nicht schlimm. Jeśli ktoś był, to oczywiście nic złego. Aber wir müssen dort nicht hingehen. Ale nie jest to konieczne, że musimy tam jechać. Musimy to zobaczyć. Noch einmal, wenn einer eine Jerusalem-Reise mag, bitte, soll er tun. Oczywiście nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś chciałby pojechać, zrobić wycieczkę sobie do Jerozolimy. Nie mam nic przeciwko temu. Aber Jerusalem ist im Moment beiseite gesetzt. Ale Jerozolima w tej chwili jest odstawiona na bok. Und das zeigt Matthäus. I właśnie to pokazuje Mateusz. Was ist denn in Galiläa? A co jest w Galilei? In Galiläa möchte niemand hingehen. Do Galilei nikt nie chciał iść. Und das ist typisch auch für unsere heutige Zeit. I to jest też typowe dla naszych czasów. Der Jesus ist nicht in Jerusalem. Że Pan Jezus nie jest w Jerozolimie. Ich wende es jetzt einmal an. Zastosuję to tak. Der Jesus ist nicht in den großen Kirchen. Pan Jezus nie jest w tych wielkich kościołach. Er ist nicht da, wo alles imposant und groß ist. Nie jest tam, gdzie wszystko jest majestatycznie wielkie. Sondern da, wo zwei oder drei zu seinem Namen hin versammelt sind. Da ist er. Ale on jest tam, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Jego.
Und davon ist Galiläa ein Bild. I tego obrazem jest Galiläa. Ich zeige es wieder aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 4. Otwórzmy Mateusza 4. Vers 15. Und 16. 15 i 16 wiersz. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku, ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Oder um es mit einem Vers aus dem Hebräerbrief zu sagen, albo cytując wiersz z listu do Hebrajczyków, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Wyjdźmy do niego, poza miasto. Seine Schmach tragen. Niosąc pohańbienie jego. Hebräer 13, Vers 13, glaube ich. Hebrajczyków 13, rozdział, chyba 13 wiersz. Das war eine Anweisung. To była wskazówka. Die war untypisch für einen Juden. Która była nietypowa dla Żyda. Als der Kämmerer in Apostelgeschichte 9, gdy ten eunuch z Dziejów Apostolskich 9 rozdziału den Glauben sucht, on szuka wiary. Wo geht er hin? Dokąd idzie? Nach Jerusalem. Do Jerozolimy. Jetzt, wir sehen hier also, es war absolut untypisch, a więc było absolutnie nietypowym für den Juden, nicht nach Jerusalem zu gehen, sondern nach Galiläa. By Żyd zamiast do Jerozolimy poszedł do Galilei. Aber hier steht, dort werdet ihr ihn sehen. Ale tu jest napisane, idźcie tam go ujrzycie, w Galilei. Vers 10 haben wir das noch einmal. W 10 wierszu mamy to jeszcze raz powtórzone. Und in Vers 16 noch einmal. I w 16 wierszu jeszcze raz. Was lernen wir? Czego się możemy nauczyć? Gehorsam ist das Entscheidende, um den Herrn kennenzulernen. Posłuszeństwo jest decydującym o tym, by poznać Pana Jezusa. Er ist nicht in Jerusalem. Nie ma go w Jerozolimie. Und wir müssen nach Galiläa gehen. Musimy iść do Galilei. Und man könnte sagen, warum ist das so ein, sagen wir, das Versammeln, zwei oder drei? Warum ist das so? I moglibyśmy powiedzieć, dlaczego to tak właśnie jest, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych. Skąd? Dlaczego? Aber lassen wir uns einfach gehorchen, was der Herr gesagt hat. Ale bądźmy po prostu posłuszni temu, co Pan powiedział. Und das zweite Kennzeichen dieser Frauen ist, a drugą cechą tych kobiet jest, sie haben den Worten auch geglaubt von dem Engel. One uwierzyły temu słowu, które powiedział anioł. Glaubst du? Czy wierzysz? Bist du gehorsam? Jesteś posłuszny? Das ist die große Frage. To jest to wielkie pytanie. Wenn wir nicht gehorsam sind, jeśli nie jesteśmy posłuszni, kommen wir nicht weiter. Nie możemy iść dalej do przodu. Wenn wir nicht glauben, jeśli nie wierzymy, kommen wir nicht weiter. Też nie posuniemy się do przodu. Jetzt sagst du vielleicht, ist das so einfach? I może teraz powiesz, czy to takie proste? Ja. Tak. Das ist entscheidend. To jest właśnie decydującym. Dass der Herr uns weiterhelfen kann, Schritt für Schritt. Że Pan może nam pomóc dalej, krok po kroku. Gläubig und gehorsam. Wierzący, wierzyć i być posłusznym. Wir sehen das hier in Vers 8. Widzimy to w wierszu 8. Sie gingen eilends von der Gruft weg. Mit Furcht und großer Freude und liefen. Odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły. Um es den Jüngern zu verkündigen. By powiedzieć o tym uczniom. Und ich möchte das jetzt anwenden auf uns. I chciałbym to teraz na nas przenieść. Nehmen wir das auch heute Abend mit. Czy my to przyjmujemy do siebie? Wenn jemand fragt, was haben wir gehört? Jeśli ktoś pyta, co słyszałeś? Glauben und gehorchen. Wierzyć i być posłusznym. Das müssen wir mitnehmen. To musimy przyswoić. Das hilft uns weiter, auch heute. To pomoże nam w dalszej pielgrzymce, również i dziś. Es wird viel diskutiert.
Wiele się dyskutuje. Müssen wir noch, sollen wir noch, können wir noch? Ist das noch aktuell? Nein, ja, doch, vielleicht. Czy musimy, czy powinniśmy, czy jest to właściwe, czy naprawdę tak musi być, czy tak, czy nie, czy może. Die Bibel ist nicht schwer. Biblia nie jest trudna. Sie ist so einfach, dass wir alle es verstehen können. Ona jest tak prosta, że każdy może ją zrozumieć. Nehmen wir das mit für unser Herzen. Chciejmy to przyswoić w naszych sercach. Und ich weiß nicht, wie ihr über diese Aussage denkt, mit Furcht und großer Freude. Nie wiem, jakie macie myśli na temat tych wierszy z bojaźnią i wielką radością. Furcht und Freude? Bojaźń i radość? Wie geht das? Jak to jest możliwe? Also mir gefällt das aber ganz gut. Ale mnie się to bardzo podoba. Warum? Dlaczego? Weil ich mir geht es manchmal auch so. Bo ja też tak czasem mam. Ich sage mal meine Reise hierhin. Na przykład podróżuję. Manchmal ist sie mit Furcht verbunden. I ta podróż czasem jest związana z pewną bojaźnią. Keine Sorge, ich habe nicht Angst vor euch Polen. Nie, oczywiście nie mam tutaj obaw przed wami w Polsce. Nein, wenn ich an euch denke, freue ich mich. Nie, gdy myślę o was, to się cieszę. Aber es ist eine große Verantwortung, eine Botschaft. Ale to jest wielką odpowiedzialnością, by pewne poselstwo weiterzugeben. Podać dalej. Auch da freue ich mich eigentlich drüber. I w zasadzie też się z tego cieszę. Aber ich habe auch Furcht. Ale mam też pewne obawy czy bojaźń. Und deswegen gefallen mir die Frauen hier gut. I dlatego rozumiem albo podobają mi się te kobiety, które tutaj właśnie tak są opisane. Und vielleicht ist das auch etwas, was wir mitnehmen können für uns. I może to jest właśnie coś, co też możemy wziąć dla siebie. Hast du eine Aufgabe in der Sonntagsschule? Może masz jakieś zadanie na szkółce niedzielnej? Hast du eine Aufgabe in der Verteilung von Traktaten im Evangelium? Może zajmujesz się rozdawaniem traktatów, działasz na polu Ewangelii? Ich hoffe, dass du große Freude hast. Mam nadzieję, że masz wielką radość z tego. Aber ich hoffe, dass du im Herzen auch Furcht hast. Ale mam nadzieję, że w sercu masz pewną bojaźń. Furcht des Herrn. Tą bojaźń pańską. Zu wissen, es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. I jesteś świadomy czy świadoma, że jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Furcht vor sich selbst. Obawa przed samym sobą, czy bojaźń przed samym sobą. Wir können nichts. My sami nic nie potrafimy, nic nie możemy. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Potrzebujemy pomocy Pana. Und dann gefallen mir noch zwei Worte in Vers 8. I w 8. wierszu podobają mi się jeszcze dwa słowa. Eilends gingen sie. Sie gingen eilends. Pobiegły śpiesznie. Und odeszły prędko. Und liefen, also laufen. I pobiegły. Ein Christ, chrześcijanin, muss laufen. Musi biec. Das Leben eines Gläubigen ist kein Spaziergang. Życie wierzącego to nie jest spacerek. Wer denkt, lieber im Werk des Herrn arbeiten, als beruflich so angestrengt zu sein? Jeśli ktoś sobie myśli, lepiej działać, pracować w dziele Pańskim, niż być czynnym zawodowo w naszej codziennej pracy, der ist verkehrt. Ten myli się. Der hat das nicht verstanden. Ten nie zrozumiał. Lesen wir einmal, was der Apostel Paulus alles erlebt hat. Przeczytajmy jeszcze raz sobie, co przeżył apostoł Paweł. Hingabe an den Herrn Jesus bedeutet Anstrengung. Oddanie się w służbie Panu Jezusowi to jest wysiłek. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. I teraz dzieje się coś cudownego. Als sie aber hingingen, gdy poszły, passiert etwas. Dzieje się coś. Der Jesus kommt ihnen entgegen. Naprzeciw wychodzi im Pan Jezus. Ich finde das eine wunderbare Ermutigung. Myślę, że czy uważam, że jest to wielkie pokrzepienie.
Es war eine Aufforderung, wie schon gesagt, die war nicht einfach zu glauben für den Juden. Było to swego rodzaju rzecz, która nie była łatwa dla Żyda, by uwierzyć. Von Jerusalem weg, by wyjść z Jerozolimy na Galilea i iść do Galilei. Aber die Frauen sind haben es geglaubt und waren gehorsam. Ale te kobiety uwierzyły w to i były posłuszne temu. Und jetzt kommt der Jesus und hilft. I teraz przychodzi Pan Jezus i pomaga. Und ich bin der festen Überzeugung, das macht er auch bei dir und bei mir. I jestem bardzo o tym przekonany, że tak samo będzie w przypadku ciebie czy mnie. Wenn du dem Jesus gehorchst, jeśli jesteś posłuszny czy posłuszna Panu Jezusowi und dich auf den Weg machst, i udasz się w drogę dla Niego, während du gehst, kommt er. To w trakcie tej podróży On wyjdzie naprzeciw. Er lässt dich nicht alleine damit. On nie pozwoli sobie, albo nie pozwoli sobie przeszkodzić, by to miało miejsce. Er sagt, seid gegrüßt. I mówi, bądźcie pozdrowione. Und die Frauen haben sofort erkannt, i one natychmiast poznały, es ist der Herr, że to jest Pan. Jetzt haben wir wieder ein Problem. I znowu mamy problem. Hier steht jetzt in Vers 9, dass sie die Füße des Herrn Jesus umfassten. Tu w 9. wierszu jest napisane, że objęły go za nogi und ihm huldigten. I złożyły mu pokłon. Morgen werden wir, wenn der Herr das schenkt, in Mikow Johannes 20 lesen. Jutro, jeśli Pan daruje, to w Mikołowie będziemy rozważali Jana 20. Und da sagt der Jesus zu Maria was? I co mówi tam Pan Jezus do Marii? Rühre mich nicht an. Nie dotykaj mnie. Ist ein Fehler in der Bibel, oder? Czy w Biblii pojawił się błąd? Ich löse das Problem heute Abend mal nicht. Vielleicht kommen dann mehr morgen nach Mikow. Nie będę tego problemu dzisiaj rozwiązywał. Może jutro przez to więcej pojedzie do Mikołowa. Nein, entschuldigt. Also das war nur ein kleiner Nebengedanke. Oczywiście to był żart. Aber ich möchte gerne morgen zeigen, warum Maria die Füße, den Herrn Jesus nicht berühren durfte. Ale jutro będziemy się zajmowali tym, dlaczego Maria nie mogła dotknąć wtedy Pana Jezusa. Nur schon dieser Hinweis für hier. Ale wskazówka na tutaj. Die Frauen sind hier der gläubige jüdische Überrest. Kobiety tutaj są wierzącą resztką Izraela. Manche Stellen können wir nur verstehen, wenn wir sie lehrmäßig verstehen. Pewne miejsca w Biblii możemy zrozumieć tylko wtedy, jeśli będziemy je rozważali właśnie w sposób w linii nauki, tak. Und das ist manchmal, jetzt spreche ich mal für uns Brüder. I teraz to do nas braci. Für uns Brüder besser zu verstehen. Dla nas braci jest to łatwiej do zrozumienia. Als für die Schwestern, die sagen, das ist doch gemein. Niż dla sióstr, które powiedzą, że może by powiedziały obojętne. Die einen dürfen, die andere darf nicht. Albo by powiedziały, to nie fair. Jedne mogą, drugie nie mogą. Aber dieses Bild der Lehre ist wichtig festzuhalten. Ale ważnym jest, by trzymać się tej linii nauki. Ich weiß nicht, wie er über Mose denkt. Nie wiem, jakie macie myśli co do Mojżesza. Der den Felsen noch einmal geschlagen hat. Który jeszcze raz uderzył w skałę. Habt ihr nicht oft, also ich habe das früher oft gedacht als Kind. Ja wcześniej, jako dziecko, często myślałem. Das war gemein von Gott. To było nie fair ze strony Boga. 40 Jahre hat Mose das Volk durch die Wüste geführt. 40 lat szedł z tym ludem i prowadził ich po pustyni. Und einmal hat er den Felsen geschlagen, jetzt darf er nicht ins Land. I jeden raz za dużo uderzył tą skałę i nie może wejść do kraju. Wir müssen das Bild verstehen. Musimy rozumieć ten obraz. Der Fels ist der Christus. Skałą jest Chrystus. Und da gibt es keine Kompromisse. A tutaj nie ma żadnych kompromisów. Und deswegen ist manches nur lehrmäßig zu verstehen. I dlatego pewne rzeczy możemy rozumieć tylko jeśli będziemy rozważali tą linię nauki. Aber jetzt wollen wir zum Ende des Kapitels gehen für die letzten Minuten. I przejdźmy teraz do końca tego rozdziału.
Wir haben in Matthäus, das habe ich noch eben vergessen zu sagen, immer Wechsel. I o tym jeszcze nie powiedziałem, że w Ewangelii Mateusza mamy ciągłą zmianę. Gerade in den letzten drei Kapiteln. A szczególnie jest to widoczne w trzech ostatnich rozdziałach. Der Feind. Nieprzyjaciel. Gottes Handeln. Działanie Boże. Der Feind. Znowu nieprzyjaciel. Gottes Handeln. Znowu działanie Boże. In Vers 11 bis 15. Was machen die Feinde? 11, wiersze 11 do 15. Co czynią nieprzyjaciele? Aber ab Vers 16 kommt es jetzt zum Abschluss dieses Evangeliums. Czy widzimy w tych wierszach, co czynią nieprzyjaciele, ale od 16 wiersza mamy zakończenie tej Ewangelii. Der Jesus hatte in Matthäus 26 zu den Jüngern gesagt. W 26 rozdziale Pan Jezus powiedział do uczniów. Vers 32. 32 wiersz. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Jetzt kommt der Moment, wo die Jünger den Jesus in Galiläa treffen. I teraz mamy ten moment, gdy uczniowie spotykają Pana w Galilei. Wahrscheinlich war es auch der Augenblick, wo die 500 ihm erschienen sind nach 1. Korinther 15. Być może to był ten sam moment, gdy ujrzało go 500, które mamy opisane w 1. Korinthian 15. Und sie kommen an den Berg. I przychodzą na górę. Das ist auch immer wieder sehr schön zu sehen. I to też jest piękne, by to obserwować, widzieć. Matthäus wird auch genannt der Evangelist der Berge. Mateusza nazywa się często ewangelistą gór. Es sind sieben Berge, die im Matthäus-Evangelium vorkommen. Bo jest siedem gór, które mamy opisane w Ewangelii Mateusza. Berg der Verwandlung. Góra Przemienienia. Die Bergpredigt. Kazanie na górze. Und so weiter. I tak dalej. Aber die Geografie ist auch wichtig für das Wort Gottes. Ale geografia też jest ważna dla Słowa Bożego. Der Jesus geht in Matthäus 13 aus dem Haus. W Mateusza 13 Pan Jezus wychodzi z domu. Haus, ein Bild von Israel. Dom, czyli obraz Izraela. Und geht an den See. Idzie nad jezioro. Ein Bild der Nationen. Obraz na pogan. Ein Berg. Góra. Nähe Gottes. Bliskość Boża. Aber was passiert? Ale co się dzieje tutaj? Es ist jetzt sehr schön zu sehen, dass als erstes sie sich vor dem Jesus niederwerfen. To jest piękne, gdy możemy widzieć, że najpierw pokłonili się przed Panem. Aber jetzt kommt ein interessanter Zusatz. Ale mamy tutaj ciekawy dodatek. Einige zweifelten. Niektórzy powątpiewali. Wäre es nicht mal interessant gewesen, wer zweifelt? Nie byłoby ciekawym dowiedzieć się, kto wątpił? Wenn wir Matthäus geschrieben hätten, gdybyśmy my pisali Mateusza, hätte ich geschrieben, Simon zweifelt. To ja z pewnością bym napisał, Szymon był tym, który wątpił. Das wollten wir doch wissen, wer war denn derjenige, der zweifelt? Bo przecież to nasza ciekawość, by się dowiedzieć, kto był tym wątpiącym. Aber so ist nicht der Herr. Ale Pan takim nie jest. Vielleicht ist auch heute jemand hier, der Zweifel hat. Może i dzisiaj jest tutaj ktoś, kto wątpi. Aber der Jesus sagt dann jetzt nicht heute Abend. Ale Pan Jezus nie mówi dzisiaj wieczorem. Alle Zweifler bitte mal raus. Ich habe noch eine besondere Botschaft für die Gläubigen. Wszyscy, którzy wątpią, to niech dzisiaj wyjdą, bo mam jeszcze jedno poselstwo dla tych prawdziwych, którzy wierzą. So sind wir. Tacy właśnie my jesteśmy. Aber nicht der Herr. Ale nie Pan. Er erscheint allen genau gleich. Ob sie glaubten oder zweifelten, weil er ihre Herzen erreichen wollte. Das ist große Gnade. On objawia się wszystkim tak samo, tym, którzy wierzyli i tym, którzy powątpiewali, bo on chce pozyskać wszystkie serca. Taki jest właśnie Pan. Wir finden jetzt. I teraz widzimy. Zuerst einmal. Dass der Jesus zeigt, dass er Autorität hat. Że Pan Jezus pokazuje, że ma autorytet. Das ist ja sehr wichtig, wenn wir einen Auftrag bekommen. To jest ważne, jeśli mamy do wykonania zadanie. Wer den Auftrag gibt? Kto nam to zadanie daje? Wenn bei mir im Büro die Putzfrau kommen würde, gdyby u mnie do biura by weszła pani, która zajmuje się sprzątaniem, und mir einen Auftrag gibt, i dałaby mi zadanie do wykonania,
Also ich versuche auch freundlich zu sein. Oczywiście staram się być uprzejmy do wszystkich. Wenn sie zum Beispiel den Papierkorb fordert, dann würde ich ihn auch geben. Gdyby powiedziała mi, chcę posprzątać śmieci, to oczywiście nie miałbym nic przeciwko. Aber ich meine jetzt einen Auftrag für eine berufliche Tätigkeit. Ale mam na myśli teraz, gdyby mi powiedziała, że mam zrobić to i to, co się tyczy mojej pracy. Dann ist die Putzfrau nicht die entscheidende Frau in unserem Unternehmen. To w moim przedsiębiorstwie ta pani nie jest od tego, by rozdzielać zadania. Und wir haben hier einen Auftrag gleich. I tutaj my też mamy pewne zadanie. Von dem, der alle Autorität im Himmel und auf der Erde hat. To zadanie otrzymujemy od tego, który ma wszelki autorytet tu na ziemi, jak i w niebie. Da wollen wir doch mal hören, was er sagt, oder? A jeśli tak jest, to przecież chcemy słuchać, co on mówi. Was sagt er denn? Co on mówi? Geht nun hin, idźcie, macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Darf ich mal fragen? Mogę zapytać? Kennst du den Auftrag? Znasz to zadanie? Warum sind wir noch hier? Dlaczego tu jeszcze siedzimy? Deshalb. Właśnie dlatego. Bedeutet das jetzt, wir müssen alle nach Afryka in Mission? Czy to oznacza, że wszyscy musimy się udać na przykład do Afryki na misję? Nein. Nie. Du kannst hier anfangen. Możesz zacząć tu, u siebie. Der Jesus sagt in Apostelgeschichte 1 zu den Jüngern dann, fangt nicht in Honolulu an, sondern in Jerusalem. Pan Jezus w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, nie mówi, zaczynajcie tą służbę od Honolulu, tylko tu, w Jerozolimie. Und da fängt es an. I właśnie tak się to rozpoczyna. Am Arbeitsplatz. Na miejscu pracy. In der Schule. W szkole. Bei den Nachbarn. Wśród sąsiadów. Und da ist es auch viel schwieriger. I to jest o wiele trudniejsze. Weil da kennen die Leute mich. Bo ludzie mnie znają. Irgendwo von Katowice in ein Dorf fahren und Traktate verteilen ist nicht so schwer. Wyjechać stąd z Katowic i jechać do jakiejś wsi gdzieś oddalonej nie jest trudno. Jechać tam i rozdawać traktaty. Das können wir auch machen. Oczywiście, to też możemy czynić. Das ist sehr wichtig. I to też jest ważne. Aber der Auftrag beginnt vor der Haustür. Ale to zadanie rozpoczyna się od drzwi naszego domu. Und hier sehen wir jetzt wieder einen Wechsel angedeutet. I znowu widzimy tutaj pewną zmianę. Der Herr Jesus spricht hier von der Taufe. Pan Jezus mówi tutaj o chrzcie. Und die Juden hatten ja früher, wenn sie einen von den Heiden gewinnen wollten, einen Proselyten machen wollten. A Żydzi wcześniej mieli taki zwyczaj, jeśli chcieli pozyskać kogoś z pogan i uczynić go prozelitą, dann ging es bei ihnen um die Beschneidung. To u nich chodziło o obrzezanie. Aber hier wird wieder der Wechsel gezeigt. Ale tu jest znowu ta zmiana pokazana. Zu der Taufe. Zmiana na chrzest. Und interessant sind die Namen. I co ciekawe, są tutaj te imiona wymienione. Wie viele Namen stehen hier? Ile tu jest imion? Eigentlich doch drei, oder? W zasadzie trzy, prawda? Aber es steht auf den Namen. Einzahl. Ale chrzcząc je w imię, liczba pojedyncza tu jest użyta. Eigentlich müsste es doch heißen auf die Namen. Eins, zwei, drei. W zasadzie gramatycznie prawidłowo powinno być chrzcząc je w imiona. Und da sehen wir, Gott ist ein Gott. A właśnie z tego miejsca między innymi widzimy, że Bóg jest jednym Bogiem. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Und da gibt es keine Stufung, keine Hierarchie, sondern es ist eine Einheit. Tu nie ma żadnego stopniowania, żadnej hierarchii, to jest jedność. Hier können wir übrigens gut lernen, wenn wir einmal taufen. A poza tym tutaj możemy mieć dobrą wskazówkę, jeśli chrzcimy kogoś. Was wir sagen können. Co możemy powiedzieć? Ich taufe dich auf den Tod des Herrn Jesus, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Chrzczę cię w śmierć Pana Jezusa w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Aber dann ist interessant, damit ist es nicht fertig. Ale co ciekawe, tu nie ma końca. Und lehrt sie alles zu bewahren. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, was ich euch geboten habe. Co wam przykazałem. Die Bekehrung eines Menschen ist schon eine wunderbare Gnade. Nawrócenie człowieka to jest cudowna łaska. Aber Gott möchte uns weiterführen. Alle, die glauben, sollen auch Belehrung bekommen. Ale Bóg chce nas dalej poprowadzić. Wszyscy, którzy wiedzą, którzy wierzą, aby też poznawali coś więcej. Auch das wird hier sehr deutlich. To jest tutaj również bardzo dokładne, dobitne. Und damit kommen wir zu diesem letzten Vers. I teraz mamy ten ostatnie zdanie. Das ist die Gegenwart des Herrn Jesus. Tu mamy tą obecność Pana Jezusa. Siehe, ich bin bei euch. Oto ja jestem z wami. Wisst ihr noch, wie der Jesus als erstes im Matthäus-Evangelium genannt wird? Wiecie, jak jest nazwany Pan Jezus swoim pierwszym tytułem w Ewangelii Mateusza? Gehen wir mal zurück in Kapitel 1. Otwórzmy pierwszy rozdział. Vers 21. 21 wiersz. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Der Herr ist Rettung. Pan jest ratunkiem. Derjenige, der dich gerettet hat, ist immer jeden Tag bei dir. Ten, który cię zbawił, każdego dnia jest przy tobie. Und der zweite Titel des Herrn Jesus im Matthäus Evangelium ist. A drugim tytułem Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza jest. Kapitel 1, Vers 23. Pierwszy rozdział, 23 wiersz. Immanuel. Immanuel. Gott mit uns. Bóg z nami. Und das wollen wir mitnehmen in unsere Zeit. I to chcemy wziąć z sobą. Jesus, der Herr ist Rettung und Immanuel, Gott mit uns, ist bei uns jeden Tag. Jezus jest ratunkiem, a Immanuel, Bóg jest z nami. Ob wir in der Schule sind, ob wir zu Hause sind, ob wir auf der Arbeit sind, ob wir für dem Herrn dienen. Czy jesteśmy w domu, w pracy, czy w szkole, czy na służbie u Pana. Er ist bei uns bis zum Ende. On jest z nami aż do końca. Und wir wollen das mitnehmen und dass der Herr uns schenkt, noch ein wenig für ihn tätig zu sein. I chcielibyśmy to wziąć ze sobą, aby Pan nam jeszcze darował, abyśmy byli choć trochę dla Niego czynni.